Witam! Zapraszam na porównanie dwóch pompek podłogowych Beto, tańszej i mniejszej wersji CMP-151 oraz odrobinę droższej CMP-137. Obie pompki mają maksymalne ciśnienie 11 bar, czyli 160 PSI. Posiadają końcówki kompatybilne ze wszystkimi rodzajami wentyli, więc nie ma obawy, że czegoś nie napompujemy. Manometry umieszczone są przy podstawach, ale w czerwonej są znacznie większy i czytelniejszy. Różni je wykonanie. Tańsza wersja owszem ma stalowy korpus, ale o mniejszej średnicy. Samo tłoczysko też jest mniejsze, a podstawa jest plastikowa i mniej stabilna przy pompowaniu. Wersja 137 jest cała stalowa i ma większy tłok o średnicy 34 mm oraz gumowy odbojnik, który sprawia, że pompowanie jest bardziej komfortowe i oszczędza nam trochę nadgarstki. Rączka w większej jest płaska i dużo lepiej trzyma się ją w dłoni. Tańsza wersja ma ją bardziej zaokrągloną. Długość węży i samych pompek też są różne. Pompki, jak na firmę Beto przystało, są dobrze wykonane i w tej cenie trudno znaleźć coś lepszego. Biała pompka waży 1046 g, natomiast czerwona 1428. Jak widać, najnowsze produkty Beto, jak ostatnio prawie wszystko, też sygnowane jest logiem Pro X. A którą z tych pompek polecam? Wersja 151 to koszt poniżej 50 zł, natomiast 137 około 80. Jeśli używacie pompki rzadko i jest tylko do sytuacji awaryjnych, to możecie zaoszczędzić trochę pieniędzy i miejsca i kupić tańszą. Ale jeśli pompujecie coś częściej niż raz w tygodniu, dołóżcie te 30 zł, bo różnica w szybkości, stabilności i samym pompowaniu jest naprawdę duża i wersja 137 jest o niebo lepsza. Dzięki za obejrzenie, jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!